Razem z nami tycki Zorro, Daniel Tanżyna. Daniel, no smutek i żal, bo były sytuacje bardzo dobre. Pierwsze 15 minut, później inicjatywę przejął Stomil, ale później ponownie GKS tych dochodził do sytuacji. No jest na pewno niedosyt. No jest strasznie niedosyt po tym meczu. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji do strzelenia bramki. Zawiodła dzisiaj skuteczność, ale ten później też trzeba szanować i patrzymy już następne mecze, żeby tam w następnych meczach punktować i utrzymać ligę takie kasy. Dla ciebie bardzo trudny był ten tydzień, kontuzje na treningu, następnego dnia operacja. Jak to wszystko dokładnie wyglądało? No, tydzień był naprawdę, można powiedzieć, szalony. W środę na treningu się zderzyłem z jednym z zawodników. Miałem zapadniętą skroń. W czwartek szybka operacja, w piątek wyjście ze szpitala. W piątek robienie maski, no i w sobotę mecz. Mam taki charakter, że nie odpuszczam i wyszedł na boisko, żeby pomóc chłopakom. Ta maska była specjalnie przygotowana. Jak grało ci się w tej masce? Ona bardzo przeszkadzała? Nie, właśnie maska nie przeszkadzała. Z początku myślałem, że będzie ograniczona widoczność, ale maska była naprawdę bardzo dobrze przygotowana na odlew twarzy i mi nie przeszkadzała. I najważniejsze, że chroniła moje zdrowie. A lekarze pozwolili grać? No nie pozwolili. Dali jeszcze mi 3 tygodnie, żeby się kość zagoiła, no ale w tej masce czułem się bezpiecznie i dałem sobie wszystko. Dziękuję.